Tygrysie trojaczki mają już 5 miesięcy. Matka wciąż opiekuje się nimi, wciąż jeszcze je dokarmia, ale ich życie wygląda już zupełnie inaczej, a jak wygląda, możemy przyjść już do Polskiego Ogrodu Zoologicznego i sami zobaczyć. Natomiast te sekrety, których nie widzimy, no to zaraz się ich dowiemy. Co robią nasze tygrysy, kiedy ich nie widać, jak się zachowują, co jedzą, no i widzę, że lubią kartony. Oj tak, kartony bardzo lubią, tak jak wszystkie koty, zwłaszcza te małe. No, rozwijają się tam bardzo dobrze, przez te 5 miesięcy bardzo już urosły, zaczęły już się odżywiać mięsem. Jeszcze trochę mleka piją, ale no, już mięso stanowi główną ich dietę. Kiedy ich nie widać, to są na zapleczu. Akurat jest możliwość podglądania ich, co tam robią na tym zapleczu. Mamy na naszym korytarzu taki telewizor podglądowy, na którym można zobaczyć, co się tam dzieje. No i jak to dzieci cały czas się bawią. Już pani wspominała, są tam kartony, mają tam różne drapaki, szarpaki. Jak typowe koty. Jak typowe koty, tak. Także tutaj nie ma takiego przestoju, że one leżą i śpią. Po prostu cały dzień coś się dzieje. Mama tylko dogląda, czy nikt sobie krzywdy nie robi. Co chwilę przychodzi, sprawdza, no a większość czasu spędza gdzieś w odosobnieniu, bo no, też chce sobie odpocząć. Ale do typowych kotów jednak im jest dużo, dużo dalej, bo to są naprawdę poważne drapieżniki i dlatego też ich ojciec Diego jest od nich oddzielony. Co nie znaczy, że nie ma z nimi kontaktu. Tak, ma z nimi kontakt przez kratki wprawdzie, ale codziennie rano, kiedy już go przepuszczamy na wybieg, żeby one mogły wyjść na okulniki, to on się ustawia w swoim miejscu, gdzie najlepiej je widzi i czeka, aż je wypuścimy. No i potem sobie po tygrysiemu rozmawiają przez te kratki. On z ich mamą, potem z nimi i to taka jest fajna rozmowa między nimi. A jak mama? Mama tęskni na przykład za Diego, czy u tygrysów to tak nie jest, że jak już mają to potomstwo, to się jednak rozdzielają, czy to są samotnicy? Tygrysy są samotnikami, no ale w naturze. W ogrodach można zaobserwować różne inne zachowania, no i u nas właśnie jest coś takiego, że one bardzo za sobą tęsknią. Jak nie miały ze sobą kontaktu przez parę tygodni, że się w ogóle nie widziały, no to Diego chodził, wył, tak strasznie zawodził tutaj i Uma to samo. Też chciały się widzieć. No, czyli wspaniała tygrysia rodzina, która niestety pewnie w którymś momencie będzie znowuż rozdzielona, bo są trzy małe tygrysy, chłopaki, no i one nie powinny być ze sobą. Do jakiego wieku możemy je tutaj mieć, a kiedy nastąpi taka, jak zazwyczaj się to odbywa, wymiana między ogrodami zoologicznymi i nasze trojaczki pójdą gdzieś w świat? Tak, do 2 lat moglibyśmy je tu razem trzymać, znaczy z samcem nie będą połączone, z matką też lepiej już potem jak ten rok skończą, żeby je rozdzielać, no ale będziemy musieli je gdzieś wysłać, no chyba, że uda nam się stworzyć z nich stado kawalerskie i będą jakieś warunki, żeby je tutaj zatrzymać, no ale musimy poczekać na decyzję koordynatora gatunku, który zadecyduje o tym, czy gdzieś pojadą, czy zostają z nami. Oby było stado kawalerskie, mamy już stado kawalerskie goryli, co się bardzo u nas w ogrodzie zoologicznym sprawdza. Już wkrótce wszystkie zwierzęta będą na wybiegu wolnym, bo idzie w końcu wiosna, już ją czujemy. Tygrysy za to są na wolnym wybiegu, można je oglądać, więc zapraszamy serdecznie, bo można obserwować je naprawdę godzinami i na pewno się to nam nie znudzi, ponieważ tutaj tygrysich animacji nie brakuje.